Wychodząc od historii i kultury Żydów polskich, zadajemy szersze pytania o różnorodność społeczną, różnorodność etniczną, religijną. Podejmujemy kwestie związane z edukacją międzykulturową, edukacją obywatelską, edukacją dotyczącą praw człowieka. W ramach projektu organizujemy zarówno działania wewnątrz muzeum, jak i na zewnątrz. Lubimy wychodzić w przestrzeń miejską, starając się wchodzić z nią w interakcję. To tekst, który pochodzi z jednego z plakatów Lusia, stworzonych na warsztatach Muzeum Woli. Ja zrozumiałam, że Warszawa jest miastem, które trzeba odkrywać i właśnie to mnie przede wszystkim zainspirowało, że to nie jest takie miasto na dłoni. Właśnie tutaj był Klub Ukraiński w latach od 1924 do 1926. Jak dla mnie, osoby, która niedawno mieszka w Warszawie, otworzył oczy i tak wow, nie do wiary, że tyle narodowości tu pracowało, mieszkało i tyle ciekawych rzeczy wprowadzało. Ogólnie Tybetańczycy mają dwa nowy rok. Jeden jest powiedzmy Sonam Loser. To nowy rok dla farmers. Mamy nadzieję, że tworząc przestrzeń do zadawania ważnych pytań, przyczyniamy się do budowania postaw otwartości i zrozumienia wobec innych grup. To teraz jest 2142, ten nowy rok. Skupiamy się na tych historiach poważnych, czy na historii właśnie związanej właśnie z pochodzeniem święta Hanuka, kiedy mam takie opowiadanie z czasu II wojny światowej, to za każdym razem jakby jest to przejście właśnie od ciemności do światła w jakiś sposób. Zajęcia i miejsce, w którym jesteśmy, dają nam możliwość do dialogu różnorodnego, bo i międzypokoleniowego. Grzegorz, powinieneś się pochwalić, z kim przyszedłeś? Z córką. Z córką przed Grzegorz. 15-letni. Nasze muzeum nazywa się POLIN. Jest to nazwa polski w języku hebrajskim. Udostępniamy ofertę osobom z dysfunkcją wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Natomiast POLIN oznacza tu pozostań, tu odpocznij. Mam inny pomysł, żeby kartka z napisem miotło mojego życia leżała na ziemi. Każdy gdzieś dobór tego filmu miał na podstawie tego, jak widzi własną tożsamość i czym jest dla niego tożsamość i w odniesieniu do czego on to widzi. Cały film to tak naprawdę zamknięcie się w sali sądowej. Tylko jedno zdanie mężczyzny, czyli nie, jest w stanie zablokować życie tej kobiety na kilka dobrych lat, co rodzeństwo LKBC pokazuje w swoim filmie. W głównej roli oczywiście Ronit LKBC, najważniejsza moim zdaniem aktorka współczesnego kina izraelskiego. Zapraszamy artystów z całego świata, by wspólnie z warszawiakami realizowali projekty o żydowskim dziedzictwie naszego miasta i wielokulturowości. It was a challenge that I wanted to experience, to say what am I going to do when I get to this house and I have no way of communicating or explaining why I'm here, why I'm from Argentina, why I'm in Poland. It was a surprise that I was able to communicate without speaking the same language, that somehow conversations were still as interesting and as intimate, and that we were able to still find out about each other's lives. Sposób poznawania świata poprzez takie dychotomie, poprzez klarowne podziały, albo jest się po tej stronie, albo po tamtej, nie? Ten płot też jest takim ostrzem wbitym w ziemię. This one is probably the decoration, like at the ceiling level of the. It might be of the hospital building. This is my general idea about archaeological excavations. Actually, it is never about past. It's always about present. And also, what you find, all the objects, you just like interpret them in terms of the present life.
so they can never actually talk. You make them talk. And you saw that they were tramping, stepping, clapping, moving. So now we bring with us a lot of new inspiration. So thank you to Greba Danie and to Korpolin. Oglądaliśmy, a może słuchaliśmy miejsc. Wszyscy razem włączyliśmy w tym samym momencie audiobooki. Usłyszeliśmy, że tutaj właśnie rozpoczyna się historia, że mamy się skupić, przenieść w zupełnie inne miejsce. Lilia pojawiła się, rosła, kwitła i zwiędła tylko przez parę miesięcy po śmierci Zisy i Azriela i nigdy później. We wanted to come here to what we call exploit the cultural differences and similarities among the Polish music culture, the choirs, and ours. And I think it was successful actually.